Hejka wszystkim, witam Was dzisiaj we vlogu. Postanowiłam dziś nagrać jakiś chociaż krótki filmik, żeby dać Wam znać, że żyję. Ja ogólnie jestem chora, co może widać i słychać, ponieważ biorę teraz antybiotyk, bo trochę mnie rozłożyło. Jedziemy do Gdańska i zajedziemy do Popogarni. Wiem, już tam byliśmy, ale wygraliśmy bilety i jedziemy tam znowu. Więc postanowiłam Wam coś nagrać od siebie, tym bardziej, że to już ostatni dzień z moim chłopakiem i później on wyjeżdża do Niemiec. Także nie przedłużając, ja Was zapraszam serdecznie do oglądania. Jakbyście byli ciekawi, tak wygląda już mój brzuszek. Także coraz większy, ale jakoś dajemy radę w to ciepło. Popogarni, ja teraz właśnie jeszcze idę do toalety, ale za chwilę już wchodzimy, trzeba jeszcze będzie zdezynfekować rączki. No i zdjęłam już biżuterię i jestem gotowa do wchodzenia. Przed chwilą byliśmy na plaży i byliśmy na kebabie. No i idę zobaczyć moje papówki, już się nie mogę doczekać, bo ostatnio jak byliśmy to było fantastycznie, mam nadzieję, że teraz też będzie. Zostaw, weź, bo wciągnie gumkę. Puść. Puść. Zostaw. Zostaw. Chodź tu. Masz. Chodź. Ci... Ała, świnio. Masz. Dobra, już. O, tam tu będę. Chodź. My już odwieźliśmy naszych pasażerów do domu i teraz ja jestem pod mrówką w samochodzie, bo pada i nie wychodziłam, bo nie chciałam się zmoczyć.
a że jestem chora, co słychać nawet, to się staram tak nie ruszać w deszcz, żeby nie zmoknąć, potem nie wchodzić w ciepłe, wiecie o co chodzi, żeby się nie doprawić. A mój chłopak poszedł po Unigrund do remontu, bo się skończył. No i ogólnie w Gdańsku była już taka ulewa, że jak jechaliśmy, to nie było normalnie widać już drogi, więc trzeba było zwolnić dosłownie dosyć mocno, żeby w ogóle, nie wiem, cokolwiek dostrzec. A teraz ta pogoda przyszła do Elbląga, co widać na szybach nawet, że tak pada. Także cudowna pogoda, ale w końcu będzie można pooddychać świeżym powietrzem, bo w te upały to po prostu nic się nie dało robić w ten upał, bo... No bo katastrofa dla mnie była, ja nienawidzę takiej pogody. Lubię jakieś ciepło, ale nie z taką przesadą, więc teraz myślę, że trochę się polepszy po tym deszczu. Co do tej papugarni, no to ogólnie byliśmy i było fajnie, aczkolwiek ostatnio było lepiej. Teraz trochę się wnętrze tam zmieniło w środku i dużo papug było w klatkach, gdzie wcześniej wszystkie były na zewnątrz, co mnie trochę zdziwiło. No i byliśmy po przerwie, czyli papuszki już były wypoczęte i najedzone i już nie chciały jeść jedzonka od nas z kubeczków i już mniej siadały nawet na nas, chociaż mojego chłopaka oblegały, a na mnie dosłownie z dwie chyba usiadły, także ciężko było mi cokolwiek nagrać, ale pomimo wszystko było fajnie, polecam Wam, jeżeli się nie boicie, tam pojechać i zobaczyć te wszystkie papuszki na żywo i móc sobie z nimi zrobić zdjęcie lub nagrać filmik. Zobaczcie, byłam na zakupach i oczywiście nie obeszła się bez kupienia czegoś dla mojego bobaska. Tutaj takie body na krótki rękaw biało-granatowe w pandy oczywiście. A tu drugi taki w hamburgery, frytki i jakiś napój na długi rękaw. Była promocja, były po 9 zł w Leclerc'u, także mówię, a czemu nie? No i ja jestem już w domku, ale się pakuję, bo zaraz jedziemy do mojego chłopaka na noc. On musi się spakować tam. No i będzie o 6 rano już jechał, więc ja właśnie szukam rzeczy, ale nie mogę nic znaleźć. I się pakuję i lecimy do niego. Cześć wszystkim, dzisiaj już jest drugi dzień, jest chwila po 6:00, ja właśnie czekam na chłopaka, odwozi mnie do domku zaraz, no i on wyrusza już w podróż, czeka go 1000 km, także no dosyć sporo, więc musi z rana samego wyjechać, żeby nie jechać po nocy i być tam na czas. Także ja już jestem w domku, przebrałam się jeszcze w piżamkę i będę szła jeszcze spać, ponieważ się nie wyspałam strasznie, co no, widać chyba, a jestem nie dość, że jeszcze chora, no to mi tak ciężko, jak się nie wyśpię, więc idę się przespać i wstanę, no i trzeba jakoś funkcjonować. Teraz się będzie mi ciężko odzwyczaić, że go po prostu nie ma, no ale jakoś damy radę za 2 miesiące. No w sumie już na poród się widzimy z powrotem, więc fantastycznie. No, a ja idę spać, a Wy koniecznie subskrybujcie kanał, dawajcie kciuki w górę, no i bądźcie ze mną na bieżąco. Ja teraz, jeżeli się nie rozchoruję jeszcze bardziej, no to będę dodawać nowe filmiki na kanał, więc do zobaczenia!